Cześć, jestem Farell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 3 razy skin Doktora Edgara. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy. Gratuluję, moi kochani. Do 9 marca ten skin powinien pojawić się u was w szafce. Okazało się, moi drodzy, że mam do rozdania 3 kolejne skiny Doktora Edgara. Ten skin będzie warty 150 gemów. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to, mój drogi przyjacielu, klikaj pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu. Na telefonie potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, wtedy mój kod Farell automatycznie wpisze ci do sklepu, albo po prostu sam odpal grę i wpisz mój kodzik. Zostaw łapkę w górę, a w komentarzu pochwal się swoim nikiem z gry Brawl Stars i pamiętajcie, żeby w komentarzu też napisać swój hashtag konta, a jest to wymagane, aby otrzymać nagrodę. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową zadymiarę Eve. Za niecałych 5 dni startuje nowy sezon, ja będę wtedy kupował 70 stopni karnetu zadymiarskiego i też rozdam kilka karnetów zadymiarskich, więc mój drogi kumplu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz, bo wtedy też ogłoszę wyniki konkursu. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i przed wami Pchła Eve, która lata w takim specjalnym spotku. Zobaczcie, nawet w środku ma plakaty ze swoim potomstwem i takie serduszka poprzyklejane. Jest zbuntowaną mapką i nawet ma choinkę odświeżającą zapach na szybie przyklejoną. No nie wierzę. Supercell zadba o najmniejszy szczegół. Animacja jest przekozacka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To jest nowy, chromatyczny zadymiarz. Będzie on dostępny w karnecie zadymiarskim za poziom 30, o ile się nie mylę. Tak jest, na 30 poziomie, a na samym końcu będziemy mogli odblokować kolczastą Eve. Spójrzcie na to. Dzisiaj sobie też tego skina przetestujemy. Wygląda mega fajnie. No, ten teraz statek porównany do tego jest 100 razy lepszy. Wow! No i moi kochani, a więc tak. Punkty życia 3000. Szybkość ruchu normalna. Atak, jajeczna armata i wystrzeliwuje 3 jaja z rzędu. Każde większe i zadające więcej obrażeń od poprzedniego. Rozumiem, na początku leci duże, mniejsze i większe, czy małe, większe i większe. Za chwileczkę zobaczymy. Obrażenia największego jaja 640. Zasięg bardzo daleki. Szybkość przeładowania normalna. Cechy. Ten zadymiarz może przemieszczać się po wodzie. To jest największa cecha tego zadymiarza. Jej super atak to wielkie jajo. I wypuszcza wielkie jajo, w które wykluwa się grupa młodych. Młode przyczepiają się do wrogów, zadając obrażenia w czasie. Zdrowie każdego jaja to 2200. Zdrowie młodego 2000, obrażenia młodego 800, liczba młodych 3. Reasumując, niezły damage wspólnie zdają 2400, mocno. Atak na 2 kreski, obrona na 2 kreski, przydatność na 5 kresek, ponieważ porusza się po wodzie. Oczywiście Eve będzie miała też dostępne swoje gadżety, star powery i tak dalej, ale na chwilę obecną nie będziemy ich testowali, bo osobny odcinek nagram wam, jak maksuje tego zadymiarza. Lecimy od razu z meczykiem, wybieramy mroczny przesmyk, ponieważ po prawej i po lewej stronie mamy różne jeziorka i zobaczymy, czy faktycznie możemy po nich przejść. No to lecimy z tematem. Zrespiło nas gdzieś na dole. Okej, mamy skrzyneczkę. Ja sobie tą skrzyneczkę otworzę tutaj na szybko. Pyk, pyk. Mam dostępny gadżet. Klikam go. Pyk. Podskakujemy i respi się nasz ziomuś. Okej, padła. I zobaczcie, on od razu wykrywa przeciwnika. Przecież ta postać będzie turbo OP. I czy ja mogę? Nie, no nie wierzę. Normalnie mogę sobie wejść. Czy wy to czujecie? Że ja sobie chodzę po prostu jak szef po wodzie i mam to w nosie? Ha! Przecież to będzie takie turbo OP, że koniec świata. A mój młody też może chodzić? Czekajcie, podskakujemy? Nie. Moje młode nie chodzą, ale od razu wykrył chłopa w krzakach. Leży! Rzucam ulta. I z tego jaja muszą się wykluć moje młode, tak? Rozumiem? Tak, wykluły się i uwaga, dobra. Pokonałem, mam 2000, znaczy 220 życia. No chodź, mordko, chodź, gdzie uciekasz? Co się stanie, kiedy rzucę tutaj mój ultimate atak? Aha, stawia się z boku, no dobra, niech będzie. No zapraszam. I co taki bot robi? Bije mnie taki bot? Okej, tu mnie bije. Okej, też mnie bije. No i on teraz głupieje w tym momencie, bo nie może mi kompletnie nic zrobić. Ciach. Przecież to będzie turbo OP. Jak dostaniecie 1 na 1 z Fangiem, na przykład na takiej mapie, rzucicie sobie tam na przykład z tyłu klony, to stoisz sobie na wodzie i masz w nosie. Bierzcie go, tak, jeden doszedł. Ciach. Leży. Wow! Nie no, ta postać będzie za mocna, moi drodzy, ta postać będzie za mocna. Zobaczmy cieszynkę. A, ona teleportuje się do tej swojej kapsuły. Zarąbiście. No to teraz wybierzmy sobie nowy skinek oczywiście. Kolczasta Eve. Jest mocny, jest nowa cieszynka, znaczy nowa animacja. Tym razem weźmy sobie taką mapę, to może być mega ciekawe doświadczenie. Okej, zrespiło nas gdzieś po prawej stronie. Ale ja chcę od razu atakować lewą mańkę. Lecimy w krzaczki. Jak wygląda ten skin przekozacko, podskakujemy i zobaczcie, normalnie sobie pływam! Nie no, nie mam pytań, przecież to jest coś pięknego. Czy ja mogę sobie tak całą mapę opłynąć w koło? I kogoś podejść od tyłu? Oczywiście, że tak. Pek, 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 pek. O kurde, kurde! Padam! O, nieźle, jeszcze raz. O, w takim miejscu, jak będziemy się respili, to będzie coś pięknego. Właśnie, miałem zobaczyć jej podstawowy atak, czy się różni. Sprawdzamy to, uwaga, strzelam. Nie, te jajka chyba wyglądają tak samo, czy troszeczkę inaczej? Może troszkę inaczej. O kurczę. Ej, ja myślałem, że to będzie takie proste, że sobie wodą pływasz jak szef, a to nie jest wcale takie łatwe, bo ty jesteś mega odsłonięty na tej wodzie, ale z taką Rose'ą można się tu poklepać trochę. Pyk, podskakujemy, stawiamy naszego moba. Aaaa! Dobra, wykluły się. Wykluły się małe rosiczki. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra, dobra. Nie no, ta postać. Myślałem, że jest mocno OP, ale jest tak średnio OP. To, że ona sobie pływa po wodzie, to nie znaczy, że nie jest i tak dalej słaba. Dobra, trzeba wypuścić dzieciaczka. O kurczę, ona ma 7. To robimy tak, patrzcie na to. Przeskakuje. Można tak przeskoczyć, zarąbiste. A, padam! I mnie bot porobił, nie mam po prostu pytań. Okej, jak wygląda animacja? Skakujemy i nas pożera ten statek. Mega, mega fajne. Dobra, jeszcze chciałbym tylko zobaczyć animację umierania. Jak wygląda ta kieszynka? Uwaga. Aha, jest smutna i wywraca się na plecy i nas wypluwa. A jak dobrze wiemy, Eve nie jest żyć w stanie w naszym świecie, dlatego tutaj prawdopodobnie umrze. Okej, moi kochani, stwórzmy sobie jakąś mapę. Edytorku naszym. Oczywiście bierzemy wodę i robimy całą mapę z wody. Takich map naprawdę jest sporo. I zobaczcie, jak będzie można w łatwy sposób tutaj wygrywać te mecze. Chłop porobił sam wszystkich. Ja teraz sobie go punktuję. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I nie wiem, co zrobić. I co będzie, jak rzucę ultimate atak tutaj? Rzucam. Gdzie on się pojawił? Zobaczcie, u niego on się pojawił. Strzelam, gdzie moja pchełka też się u niego pojawia. Co jest? To jest pobugowane. Patrzcie na to. Jeszcze raz obijam. Rzucam ulta do tyłu i pojawia się na nim. Nie no, pchełka też pojawia się na nim. Nie mam pytań. Porąbana akcja! Wiem, że już na tych mapach nie da się zdobywać punktów, ale zadania będzie można w łatwy sposób wykonywać. Dobijać jakieś tam winki i tak dalej, tak? Rzućmy sobie tutaj, pyk. No i niestety moje pchełki giną. Cyk, cyk. Wow, 180 HP! On jeszcze rzucił sobie pomagaczy. Dobra, obijamy go. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Rzucam, one się rozbiją o to. Tak jest. Raz, dwa, trzy... No, 4! No jest ciężko pokonać taką postać! 5! Ale będą jaja, mówię wam. Będą niezłe jaja. Jak dużo osób podbokowuje tą postać i wyobraźcie sobie 8 if na tej mapie. Będą się gajać wokół wody. No niezła zadymka nam się szykuje już niedługo w Brawl Stars. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na customowe mapy, gdzie będę mógł razem z widzami grać w jakieś minigierki, właśnie tą oto zadmiarą, dajcie znać w komentarzu, jakie byście chcieli gierki zobaczyć, a z pewnością jakąś fajną mapkę zbuduję i zrobimy z pewnością jakieś fajne walki o karnety zadmiarskie wspólnie z widzami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixie Shop po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie, a ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!